Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, moi mili, mam dzisiaj dla was coś chyba fajnego i niefajnego. Zależy, czy lubicie Serafin, czy nie. Moi drodzy, dzisiaj chcę zaprezentować wam wersję memową. Słuchajcie, jest tutaj Bilgewater z Zaun, dlatego że chciałem zagrać pod Matkę Marajów. Słuchajcie, przy dobrych wiatrach ta matka potrafi stworzyć, słuchajcie, karcioszki. Takie, które bardzo dobrze zadziałają z lokacją za 7, bo wtedy te zaklęcia bardzo silne, bardzo potężne, drogie, kosztują 2 punkty, a to znaczy, że przyspieszamy Serafin, a to znaczy, że Serafin może jakieś potężne zaklęcie zagrać podwójnie i to jest super. Moi drodzy, troszeczkę zmieniałem na przestrzeni tych tygodni ten deck, bo gdzieś tam dawno już majaczył mi w głowie taki pomysł, ale dopiero teraz, słuchajcie, wydaje mi się, że wersja jest najbliżej tej finalnej, ostatecznej. Oczywiście przed gierkami zapraszam na prezentację talii. Moi drodzy, punktowo wygląda to naprawdę sympatycznie. Naszym głównym win condition jest Ezreal plus Serafin. Ja tutaj przestałem grać Wiktora, dlatego że było zbyt dużo po prostu na niego kontr. O, już widzę, słuchajcie, że jedno tutaj zaklęcie można byłoby w teorii wyrzucić, ale mimo wszystko chyba je zostawię. Raczej tak. Dobrze, moi drodzy, wracając. Gramy, jeżeli gracie pod Serafin, no to gramy bardzo dużą liczbę zaklęć. To jest najważniejsze, co musicie zrobić. Druga ważna sprawa, to musicie grać tutaj podejrzaną oberżę. To jest, nie chcę powiedzieć wasze win condition, ale ta karta sprawia, że jest naprawdę przyjemniej, łatwiej, lepiej. Jako że ostatnio Serafin wróciła do mety, to postanowiłem odświeżyć właśnie tę moją wersję. Przypominam, ta wersja jest memowa, bo gramy, słuchajcie, pod Matkę Marajów. Jak powiedziałem we wstępie, ta karta potrafi robić fascynujące, słuchajcie, karcioszki. I to natomiast sprawi, że och, kombosy mogą siadać przepiękne. Moi drodzy, wracając. Oberża sprawia, że tanią karty. Tutaj przecież może wypaść ta karta, także pamiętajcie o tym. Niestety czwarta runda. Żałuję, że ta karta nie jest w trzeciej rundzie. Boże, ta karta byłaby wtedy wspaniała. No to dobrze, i lecimy po kolei. Termo, słuchajcie, obowiązkowe, takie kontrolne. Można zabić bardzo silną jednostkę, tak? Typu Or na przykład, jeżeli nie mamy jak go zabić, bo nie gramy tu mini zamianki. Mini zamianka pod tym względem jest rewelacyjna, no ale to nie ten region, moi drodzy. Dodam jedną kopię, słuchajcie, tego... słuchajcie... nie wiem, jak go nazwać. I będzie to wiewióra. Dodałem jedną kopię wiewióry, dlatego że tu mamy dosyć drogie nawet zaklęcia. Czasami się trafia taka ręka dosyć trudna. Zobaczcie, skowyczący, tutaj jest bardzo ok. Heks niszczyciel też jak najbardziej ok. A nawet jeżeli tu jakaś trójka stanieje, wtedy mamy lepiej, bo przecież Serafin widzi wtedy kartę za 2, a nie za 3. Także super sprawa. Poza tym fajny bloker na start. Dodałem sobie kartę Paktujemy, bo to jest bardzo dobra karta na jakieś Teamacze, Zoe i tak dalej. Przy okazji jakiś dodatkowy punkt obrażeń. No i stakujemy Ezreala. To jest bardzo ważne. Jedna wersja szeptokamieni, super sprawa, dobór kart, bardzo dobry zamiennik, reperkusy do niszczenia istotnych lokacji. No i jedynka, słuchajcie, żeby uruchomić kolejny stack dla Serafin. Upadły kot jest rewelacyjny ze względu na ten heksekowy kryształ, dobry bloker w pierwsze tempo, jest git. Beast dodaje tylko jedną sztukę, bo tu macie 100% dwa zaklęcia. Niestety, bardzo często wypadają słabe te zaklęcia. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, no ale jest jak jest. Czasowa pozwala wam dobrać na przykład wasze win condition, czytaj tutaj Ezreal, albo poszukać na przykład lokacji, albo poszukać Serafin, która miałaby awans. Dodałem tę kartę dlatego, że ona bardzo dobrze stakuje Ezreala, bo mamy tutaj dwa staki dla niego. Plus możecie odrzucić jedną kartę, która na przykład blokuje wam miejsce w ręce. Taka kiepska karta może wypaść oczywiście z oberżysy, bo pamiętajcie, że tutaj zostaje przywołany i wtedy tworzycie dodatkowe karty, a nie zawsze one są fajne. Moi drodzy, gramy tutaj oczywiście po kolei jeszcze Deszkul. Pamiętajcie, że jeżeli 3 razy traficie przeciwnika, to 3 staki lecą dla Ezreala i dlatego to jest tak super do szeregu. Bardzo fajna kontrola, tutaj jeszcze dowolny cel, więc możecie nawet kończyć Nexus przeciwnika, co jest bardzo ciekawe. I jedna, słuchajcie, kopia na Jax jest perfekcyjna, auto, po prostu zabijamy go natychmiastowo, świetna sprawa. Jeden mistyczny, żeby tutaj kontrolować sytuację. Strażniczka, fajny bloker, tworzenie dodatkowej karty, dodatkowo bloker, plus jeszcze zestrojenie na wagę złota. Bardzo lubię tę kartę, dlatego że ona potrafi robić fajne rzeczy, możecie zaskoczyć przeciwnika i jeszcze stworzyć dodatkową kartę za 2. Ona, ja ją głównie grałem wtedy, gdy był kres bardzo silnym zaklęciem, jeszcze przed nerfem, żeby właśnie kontrolować zagranie przeciwników. Wysoka nuta, pamiętajcie, że przy dobrych wiatrach można zagrać na 2 osoby, a to natomiast znaczy, że Ezreal dostanie więcej staków. A jeżeli uda wam się jeszcze wysoką nutę zagrać z Serafin, które spławają się, to macie tych staków jeszcze więcej. Obława grają, tak jak wspomniałem już,
po to, żeby kontrować kres. Reperkusje już wiecie, że niszczenie lokacji, fajna sprawa. Zabawmy się, to jest bardzo dobry finisher. I słuchajcie, żeby było zabawnie, z podejrzaną oberżą działa razy 2, więc macie 6 punktów obrażeń w Nexus, plus jeszcze z real na stole dodatkowe obrażenie. Także wow, rewelacja, czyszczenie stołu. Mam cię, słuchajcie, pomyślałem sobie, a może tak zagram, a może wtedy odrzucę i wtedy macie, słuchajcie, 3 punkty obrażeń za 2 punkty w najlepszym wypadku, a jedna sztuka, czemu nie? Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek to grał, a przecież to jest takie super. Szok, dwie karty trafiamy, plus dobranie karty. Katastrofa jest rewelacyjna, super, polecam. Jedna przewodnicząca potrafi zrobić tu rewelacyjną kartę, warto ją grać w piątej rundzie. Dobieranie kart, bo czasami jak widzicie szybko można się wypsrykać. Heks niszczycie na jakieś dobre karty, kontra i skowyczący, żeby tu przyspieszyć awans potencjalnie. I Ezreala nawet, i oczywiście Serafin. Ezreala potencjalnie, dlatego że nigdy nie wiadomo co dobierzemy. Pamiętajcie, że te karty będą za zero. I polecam z całego serca zagrywać je przed atakiem przeciwnika, dlatego że czasem poleci wam tutaj stun na przykład z Targonu i wtedy tego stunu nie zagracie, bo to zaklęcie powolne, gdy już przeciwnik ustawi stun, no to już jest papa po herbacie. Moi drodzy, pamiętajcie, że gramy pod wielką matkę Marajów, to jest dlatego mem. Ja tutaj chcę po prostu zrobić jakieś fajne combo na materiał. Zagram mniej więcej pewnie z 5 gier i wybiorę dwie najlepsze. No czy życzcie mi powodzenia, bo chcę tutaj, żeby siadło coś naprawdę wyjątkowego. A wczoraj na streamie siadało, także było zabawnie. Miałem, taka ciekawostka, miałem 5 styli za darmo. 5 styli za darmo. To był kosmos. Moi drodzy, z Serafim mogłem skopiować każde możliwe zaklęcie, bo każdy styl jest inny. O to mi właśnie chodzi. Moi drodzy, zapraszam was na giereczki. Z tego wszystkiego zapomniałem, że to jest bardzo trudny deck. Dlaczego on jest trudny moim zdaniem? Ano dlatego, moi drodzy widzowie, że... jakby wam to powiedzieć... często rzucane zaklęcia... warto rzucić później, no ale nie jesteście w stanie przewidzieć, co będzie za 3 rundy, prawda? Znaczy, niektóre przypadki jesteście, bo zależy jaki deck, ale na to nie mam pojęcia jak zagrać. Fajna kopia, tutaj dobre stworzenie, nawet jak stracimy jedną Serafin, to jest git. Dobra kontrola, reperkusje, wątpię, że tu będzie jakaś lokacja, a może być, już wiem nawet jaka, pod keywordy tutaj. I ją wtedy załatwimy. Szkoda, że nie mam... Zastanawiam się, czy powinienem pozbyć się już tej karty. Nie no, termo mi szkoda. Myślę, że termo mi szkoda, wolałbym na coś innego. Szkoda, że nie dobrałem tego powolnego zaklęcia za jeden, byłoby perfekcyjne. Mamy już naszych dwóch bohaterów, bardzo dobra wiadomość. Pamiętajcie, ja gram wersję bez Wiktora. Wodna Katosowa. To zagramy sobie bezpiecznie Serafinkę. Bardzo, mamy tutaj 4 zaklęcia, jak widzicie. Nie podoba mi się to zagranie, dlatego że głodna kotosowa jest bardzo dobra na nas, a ja na razie nie mam jak się pozbyć tej karty. Nie mamy tu jak uruchomić tej też karcioszki, bo nie zagrywałem zaklęć. No dobra, jest jak jest, zagramy pierwszą dwóję. Tu będzie karta za zero. Okej, szkoda. I jeszcze na domiar złego, okej, bardzo dziwny deck, nie spodziewałem się zobaczyć coś takiego. Ale będziemy sukcesywnie się teraz pozbywać tych jednostek. Szkoda, że nie zagrałem tutaj trójki, zmusiłbym go do bloku. No ale chciałem troszeczkę wybejtować coś lepszego, nie? Bo było 1-2, warto było zaryzykować. Ale no popełniłem błąd, byłoby więcej value. I teraz tak, po kolei, pozbywamy się tej karty, żeby tu staki już nie działały, żeby ta zerówka tu nie zadziałała. W następnej rundzie z automaty zagramy tutaj reperkusję. No i szkoda mi tej trójki. Popełniłem błąd. On nie zagrał zera. To jest bardzo dziwne. Jeszcze lepiej. Pozbędziemy się najpierw Triss, dlatego że ona cały czas stakuje karty. Nie powinien być w stanie jej uratować za jeden punkt. No i spowalniamy bardzo ładnie jego tempo. Jakby jest to super sprawa dla nas. No tego się obawiałem. Ale chyba nawet będę to blokować, żeby pozbyć się tej tarczy magii. Nie, on gra bardzo powoli, co jest bardzo dziwne. Ile zagrałem zaklęć w tej rundzie? Na nasze nieszczęście za mało. Ezreal jest troszeczkę ryzykowny. Może zagram to wolniej. O, bardzo ładnie. Podoba mi się to zagranie. Wow. O, możemy to zagrać... to możemy zagrać później. Zagrajmy pod zaklęcia. Akurat zagrałem 2 zaklęcia. Niezłe tempo. 5 zaklęć. A my tu przyspieszymy w następnej rundzie. Okej, to jest jakieś zaklęcie. Myślę, że jakiś patyk, dotykanie, obrażenia, wiecie jak jest. Na razie nie mam jak się pozbyć tej karty. Widzicie, ten bis jest doskonały, żeby uruchamiać karcioszki. Okej, patyk, dotykanie, nie będzie takich obrażeń. Trochę szkoda mi tej Triss.
Ale na szczęście Triss ma jeszcze słabe tempo. Nie widziałem, żeby zagrał cokolwiek z burmistrza. Nieźle mu tutaj dopisała ta Triss. Jeden stack. Jeden stack, moi drodzy. Dwa. To jest pierwsza karcioszka, słuchajcie, z burmistrza teraz. Co my tu mamy? Okej, czyli musimy na pewno zagrać tak. 4-1 i dwójka działa, widzicie? Rewelacja. Zagramy 2-1 i nabijamy cały czas Ezreala. Kto wie, może zdąży go rzucić, bo ma barierę. Pozbądźmy się tej karty, która mnie tu frustruje. Zadajmy obrażenia tak i tak. Troszeczkę ryzykuję z tą Serafinką. Zwłaszcza, że tutaj pozbyłem się drugiej. A dwa punkty obrażeń to niespecjalnie dużo. I tutaj chyba piątkę dogramy, bo chyba przypływ działał z poprzedniej rundy, czy nie? Tak, działał. Ezreal tutaj bardzo ładne tempo, w następnej rundzie będziemy kozakami, także wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Wow, to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre. Drugi burmistrz. No ciekaw jestem, czy uda nam się zrobić kombo. Jeżeli nie wygramy przez kombo, w następnej rundzie, to wydaje mi się, że za dwie rundy spokojnie z tymi kartami wygramy, bo tu mamy prawie kopię. O, to troszeczkę zmienia postać rzeczy. No ale tutaj ryzykownie bym wtedy zagrał. Myślałem, że nigdy o to nie poprosisz. Ciekawe. Nie spodziewam się tej karty. To nie przechwałki. Podziwiajcie. Najpierw zagrajmy tak. Nie zatrzymasz mnie. O, trzeba będzie się tutaj wybronić. To nie będzie takie proste. Dajmy stack. Serafin ma, dobra, jest ok. Mamy drugiego, żeby zabić te 5-4. 5-2 już aktualnie. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wygrać. Mamy świetną rękę, mamy wszystko przygotowane, mamy dwóch bohaterów. No strata Serafin byłaby bardzo bolesna aktualnie. Bardzo. Bardzo podoba mi się ta pauza. Kto wie, może dodamy jeszcze siódemkę i wtedy już naprawdę będziemy w rewelacyjnej sytuacji. Świetna dwójka, holy moly. Nawet chyba przez to, że ona awansowała, damy radę. Tylko nie możemy pozwolić, żeby dostała tarczę magii, bo ma tarczę magii tutaj. Dobra, musimy to zagrać troszeczkę wolniej. Idealnie. Właśnie po to dodałem tę kartę. Właśnie na takie sytuacje. Boże, jakie to było dobre. Chciałbym oczywiście tu siódemkę zagrać, ale wydaje mi się, że jakby zagrał sobie tutaj tę kartę, to byłoby troszeczkę słabo, nie? Musicie walczyć. Mam 8 punktów. Powiedziałem wam, że... Okej. Okay. Szybki atak i ten. Dwa staki polecą? Nie, już jeden, bo rzuciłem jeden. No dobra. Pozbądźmy się od razu tej karty. Cały czas mogę piątką kontrolować sytuację na stole. Chciałbym zagrać piątkę później, bo chciałbym pod siódemkę tu zagrać. Na razie pauza. Ładnie, zrobił sobie ładną przewagę kart na stole. Czyli musimy już grać piątkę. To by dało nam Teoli Serafin i wtedy mielibyśmy ładne czyszczenie stołu. Ale nie mam już punktów, więc musi być wycofanie. Solówkarza tu nawet gdybym chciał, tu nie zagramy. Błyskawiczne. Kopia karty do bloku jest w teorii możliwa do zrobienia. Trzaskanie tutaj nie zdąży zadziałać. Ale zadziała dwa razy, to prawie pozbędziemy się całego stołu. Ale słyszeliście remix? Okej. Muszę to zagrać troszeczkę wolniej. Jestem ciekaw, czy ja tu wygrywam grę, grając tutaj trójkę. Bardzo ładne czyszczenie. To było ryzykowne, ale jest to ryzyko, na które jestem gotów. Kilka zagrzewających słów. I zobaczmy, czy ja jestem w stanie tu wygrać. Ty jesteś za ile? Za 3-3. Ty robisz kartę. Najwięcej obrażeń. Tak. Tak i tak.
Prima Sort. Bez co prawda matki Marajów, ale słuchajcie, no siadło bardzo ładnie. Nie udało mi się, zagrałem to wolniej, mogłem wcześniej rzucić lokację, ale wydaje mi się, że gdybym zagrał lokację, to byłbym w potrzasku w następnej rundzie, tak sobie po prostu zwolniłem tempo, bardzo ładnie wyczyściłem stół. Bardzo mi się ta gra podobała, szkoda, że bez matki Marajów, no ale słuchajcie, no nie zawsze uda się ją dobrać, prawda? Jedziemy z kolejną grą. Tak patrzę na ten deck, widzowie, oglądam go i powiem wam, że Bundle City pod tym względem jest coraz lepsze, bo mam tutaj mnóstwo fajnych kart, ale dobieram bardzo często drogie karty. I przez to, że dobieram drogie karty, ja nie jestem w stanie grać bardzo dobrego początku, nie? O tym właśnie mówię. To wygląda już lepiej, nie? To wygląda lepiej, ale wciąż nie mam tutaj jak ładnie tutaj pogrywać pod obrażenia, prawda? Znowu są dwie drogie karty, to jest naprawdę sporo dla mnie już, dwie karty na pięć. Zobaczymy, co dalej. Okej, termo jest fajne, podoba mi się. Zagrałem sobie pod stack. Nie wydaje mi się, żeby tu było lepsze za jeden zagranie. Nie wiem, czy powinienem go czyścić. No ale jakby faktycznie nie miał jednostek, to... to może warto? Faktycznie, ten deck czasem ma problemy z jednostkami, więc może faktycznie zagrajmy tak, jak mówię. I w następnej rundzie pauzę. Zagram troszeczkę inaczej tym deckiem niż gram zazwyczaj. 2-1, dobra, może być. Znowu okej, może być fajne, podoba mi się. To jest lepsze akurat. Ta podatność jest akurat naprawdę czasami spoko. Wiecie co, można byłoby zabić tę kartę. Zagram pod przypływ. To jest idealne do zabicia tej karty, podoba mi się. Zwłaszcza, że to stakuje jeszcze z Reala. Gram bardzo nietypowo teraz z tym deckiem, dlatego że słuchajcie, w poprzednich grach, których wy nie widzieliście, miałem olbrzymie problemy z ręką początkową. Bardzo dobre, bardzo dobre. Bo to zabija nawet Yasuo, które się może to potencjalnie pojawić. Bo mamy to i mamy to na przykład. W sensie, co ja gadam? Mamy... no tak, dobrze mówię. 4 punkty obrażeń. Nie ukryją się. Okej. Mam nadzieję, że dogra tu Yasuo, bo wtedy ta karta będzie jak cegła. Ale jest jak jest. Ta karta kosztuje normalnie aż 4. Niech ci będzie, graj tak. Wciąż będę mógł zabić jego Yasuo. Okej, pauza za pauzę. Bardzo ciekawe. Mamy bardzo dobrą rękę teraz na siódemkę w następnej rundzie. Oczywiście on może ją wycofać, chociaż chyba wydaje mi się, że nie jest aż tak dużo wycofań aktualnie, żeby grać. Wolałbym czwórkę zagrać na dwie karty, nie na jedną. Poza tym 2 punkty obrażeń to niespecjalnie dużo. Wystarczy, że zagramy wokół Ezreala i Serafin, wtedy wygrywamy grę. Tylko, że nie mam niszczenia tej karty, więc troszkę mi smutno. Ale jakbym znalazł... okej, chyba to jest oberża. I chyba to jest zagranie, tak. Zagranie Serafin i próbujemy ją wystakować i zagramy po 3 punkty. I powiem wam tak. Yasuo można zabić zawsze w drugiej rundzie. W sensie wtedy jak rzucę nawet podejrzaną. Okej, ciekawe. Boję się tylko, znaczy może mieć spaloną ziemię, naprawdę może mieć spaloną ziemię, to by nam przeszkodziło, no ale jest wtedy jak jest. Ale to wygląda smerfastycznie. Nie podoba mi się ta karta, no ale jest jak jest. Niszczenie lokacji. Ja właśnie tego niszczenia, słuchajcie, nie dobrałem. O, będzie flok grany. Doceniam. Pauza. Czy ja mam tutaj szansę awansować ją? Czy muszę się spieszyć? Raczej nie. Jak zagra Yasuo najpierw. Jak nie gra, nie zagra Yasuo, to bez sensu jest. Okej, okay, popełnił błąd, by the way. Zagramy tak i tak. Zagramy tak i tak.
zagramy chyba tak i tak. Chociaż chyba trójka tu powinna być bezpieczniejsza. Momencik. Bo jestem trochę greedy, ale jak spali punkty, to i tak będę zadowolony. Bo na razie nie ma dużych obrażeń, także mi to nie przeszkadza. Zagrałem też dwa zaklęcia. Okej, okay, jakby wydaje mi się, że to było warte. Okej, okay, wydaje mi się, że to było warte. Można było tutaj zagrać 3-3. Byłem greedy. Wciąż mam jak się pozbywać tych kart, bo mamy świetnego heksniszczyciela. Dużo kart poświęcił. Ten stół mi nie przeszkadza, bo mam mało staków. Jest okej, okay, naprawdę. Jestem zadowolony. I nie muszę nawet tego blokować dzięki temu. Zagrajmy najpierw powoli, bo to zawsze dobiera karty. Można też pod Serafinkę zagrać. Musimy tutaj uruchomić reperkusję chyba zaraz. Ostrze dla małego wojaka. Okej. Wydaje mi się, że mamy wszystko, żeby skończyć grę w następnej rundzie, więc ja jestem zachwycony. Więc Zaun widzi we mnie tylko róż i brokat, hm? Stunów mu troszkę brakuje. Najpierw trzeba zagrać trójkę, dobrać kartę, rzucić 0 i zobaczymy, co będzie. Myślę, że będzie okej. Nadal Serafin powinna tu żyć. Można byłoby zabić mu tego pana teraz. Poczekajcie. To jest za 0. Przecież trójka robi więcej obrażeń. Oddamy mu ruch. Zagramy teraz tak, bo będziemy mieć wtedy ruch. Ezreal powinien mieć tutaj awans. Zagrać wtedy trzeba Ezreala. Mamy piękne obrażenia podwójne. Hex drugi niszczyciel. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. Lubię takie leki. Może i czeka mnie jakaś. Czy w poprzedniej rundzie miałem przypływ? Bo to dosyć istotne, bo wtedy zagramy tu piątkę. Dobra, imprezę czas zacząć. Tak jakby powiedziałem wam, że mamy prawie wszystko do skończenia gry. Okej, okay, będzie grany flock na 100%. Oh my goodness! Oh my goodness, zapomniałem o tym. Oh my goodness, kompletnie o tym zagraniu zapomniałem. No to, no dobra, jest. Jak zagram, to on ma negację wciąż. Czy trzeba wybejtować? Bo następnej stracimy Serafin, to będzie kopia. Co powinienem odrzucić? Ty mi się na razie nie przydasz. Akurat za 0 i piątka zabija mu Yasuo. Negację wybejtujemy. O mój Boże, to był tak ogromny błąd po mojej stronie. Zapomniałem, że już 5 uderza. Kompletnie o tym zapomniałem. Nie zagrał pod negację. Teraz zagrajmy negację, bo w następnej rundzie bardziej mi się to przyda. Nice shot, nie będziesz mieć karty. Dobra, jest super sytuacja, naprawdę. Ten Ezreal, co on by tu robił? O mój Boże. No to był ogromny... Spodziewałem się floka, zapomniałem o tym kompletnie. Matka Mara do nas wraca, nie podoba mi się to. Wiemy, że gra negację nadal. Więc jest jak jest. Woda się zmienia, ale nigdy się nie rozpada. Szanuj ocean i wszystkie jego dary. Stuna już zmarnował, więc tam jest jeszcze negacja. Rzeki kształtują lądy i dają im życie. Mamy tak ciebie. Nigdy nie wiadomo, co dobiorę, te. Ma negację, skurczybyk. Trzeba wybejtować, czekajcie. Czy to kopiuje? Tak, kopiuje. Wybejtujmy negację najpierw. O matko, co ta matka Marajów tu zrobiła? Cieszę się, że nie wygrałem wtedy ze Zralem, bo zaraz zobaczycie cudowne combo. Oh my goodness. To będzie takie dobre, bo on spali punkty.
Dobrze wybejtowane. Ma teraz problem, bo wiem, że ma jedną negację na pewno w łapie. Czyżby to było to? Nie, nie zagrał negacji, szkoda. Ale nie zmienia to faktu, że ogromny błąd. Mam cię. Oh my goodness. Tak jest, skarbie. O, ale to było cieszę się, że słuchajcie, był ten misklik ze Zralem, że tam nie zadałem obrażeń, bo dzięki temu mogliście zobaczyć, co potrafi Matka Marajów z Serafin. Słuchajcie, ta karta kosztowała nas jeden. O mój Boże, to było cudowne, widzowie. Dla takich gier warto po prostu nagrywać te materiały. Moi drodzy, zapraszam was na trzecią i ostatnią grę. Co to jest za... Wydaje mi się, że to jest granie pod szóstkę. I skoro to jest granie pod szóstkę, to powinienem szukać niszczenia lokacji. Mimo, że ta ręka bardzo mi odpowiada, ale wydaje mi się, że to jest szóstka Stargonu. Ja zagram pod szóstkę Stargonu. Takie mam przeczucie. Mam szepto kamienie albo zaklęcie za trzy. Trochę szkoda, ale trójka jak najbardziej okej. Okay. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że mam często drogą rękę, nie? Tak, to jest 100% takie granie. Najpierw nie zagra piątkę potencjalną. Okej, wiemy, że w następnej rundzie pojawi się lokacja. Zagramy tu czwórkę już. Wody dbają o Marajów. Zagramy open, żeby spróbować pozbyć się tej karty. Chyba, że zagra Brauma. Nie zagra. Chyba, że zagra wolniej i zagra leczenie. Mógłbym coś wybejtować przed. Bardzo dużo kart. W sensie ten matchup, na początku byłem przerażony nim. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że... on jest trudny dla nas, bo my wolimy jednak grać pod takie karty, wiecie. Gdzie jest po prostu mniej takich silnych, potężnych kart, bo my nie mamy takich odpowiedzi, jak widzicie, nie? Bardzo ładne obrażenia, więc jeszcze jest szansa, tylko nie nabijam w ogóle Serafin, ale też, jak widzicie, nie mam kart po to, żeby to zagrać, nie? Chciałbym open atakować w następnej rundzie. To jest drogie bardzo. Pozbylibyśmy się karty tej. Czy ja miałem przypływ w poprzedniej rundzie? Nie. Nieproszony gość. Dobra, zagrajmy tak. Ja tak zagra lawiną, mu się trudno. Będzie mieć kryształ, ale ja to nie interesuje mnie to wcale na razie. Tego potrzebowałem, widzowie. Takich kart właśnie potrzebuję. Matko Marajów, robisz, zaczynasz robotę. Nice. Very nice indeed. Jeszcze pięknie tanieje tutaj nam Hex Niszczyciel. Malphite nie ma staków. Aurelion jest większym zagrożeniem. No drogie, ale nie mam lepszego pomysłu po prostu. Oh my goodness. Dobra, wracamy może do tej gry? Kto wie? Słuchajcie, to nie są naprawdę aż tak olbrzymie obrażenia. Katastrofa co prawda jest bardzo daleko. Możemy naprawdę to wygrać. Wow, możemy to naprawdę wygrać. Fajnie zagrał pod tę lokację. Miał troszeczkę szczęścia. W Bundle City jest przynajmniej negacja, której tutaj, jak widzicie, nie miałem. Najchętniej to bym zagrał tak, że... Najpierw pauzę, żeby zagrał sobie niepowstrzymaną siłę, bo pewnie chce nas zaatakować za 11. Okej, okay. Teraz rozwiązujemy. Oddaje nam ruch. Gramy sobie jeden. Cały czas będzie trójka.
Tylko, że no niestety, ta karta zepsuła mi szyki. Musimy to zablokować. Zagrać sobie oberże i mamy wtedy dwie karcioszki. Znalazł blokerów. Zaryzykujemy zagranie pod dwójkę w następnej rundzie. Tak myślę. Bo mamy dwie karty, żeby uderzyć. A może mieć frostbite'a. Ale gra warta świeczki, bo ja nie widzę tutaj innej szansy na zwycięstwo w tej grze, szczerze mówiąc. Powinien blokować. I zaraz zobaczymy magię albo nie. Wow! Ale drugi malfight znaleziony. No nic, jest jak jest. To było naprawdę dobre. Oh my goodness! Ta karta oczywiście useless, ale cała reszta I am happy. Malfightem gry samym nie wygra na szczęście. Okej. Okay. To było bardzo dobre. Czy on open atakować może i wygrać grę? Nie, no nie powinien. Jedna stopa, druga stopa. Okej. Okej, wow! Było grane w poprzedniej rundzie, czy nie? Zaraz zobaczymy. Katastrofa może wygrać tu grę. Okej. Okay. Czyli... najpierw tak. Nabijemy sobie staki. Niezłe, niezłe. Spędzi nam się dwójki tego. Szkoda tego Ezreala, ale to nawet on by nie miał opcji tutaj przeżyć. Konaj. I to jest na szczęście tylko jeden Ezreal. Spalił sobie też coś. Mam dobrą wiadomość, to jest jeszcze do ugrania. Jedynka w ogóle by świetnie zagrała z tym. Mamy na nieszczęście brakuje mi kart do zagrania katastrofy. Mamy tu trzy różne zaklęcia, ale to się nie wlicza jako czwarte. No właśnie, no właśnie. Nie mam karty do zagrania tego. Piękne karty swoją drogą, naprawdę. Fenomenalne karty nam się trafiły. Ale zabraknie nam karty, widzicie? Nie uratuje mnie tu raczej już nic. Kurczę, szkoda tej gry, naprawdę. Zobaczcie, jak niewiele zabrakło, żeby w poprzedniej rundzie zagrać katastrofę. Chodziło o zagranie jednostki, wtedy można zagrać pod te karty. Ten Ezreal stracony tam był po drodze na koniec. Szkoda, bo naprawdę te karty były rewelacyjne. No ale taka jest, słuchajcie, ta gra. Mimo wszystko uważam, że warto pokazać, bo wam tego mema. Akurat mieliśmy taką okazję, że przeciwnik grał late game'owo. My nie mieliśmy na kim się stakować, więc szkoda tej dziesiątki. Tak jak mówię, to nie jest Bundle City, żebyśmy zagrali sobie negację. Ale matka Marajów na pewno dostarczyła nam fajnych tutaj emocji na koniec. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie o takich memach w komentarzu. Wtedy będę starał się więcej takich giereczek nagrywać. Pamiętajcie, że nie tylko liczą się zwycięstwa, ale też fajna rozgrywka. A chyba dzisiaj taka była. Także trzymajcie się i do następnego. Jo.